mksZagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia. Cześć, witamy się z Wami w 45. odcinku podcastu MKS Talk. Po blisko miesięcznej przerwie powracamy, aby porozmawiać o tym, czego możemy się spodziewać po miedziowych w najbliższym sezonie, czego oczekujemy. I trochę tematów, Paweł, się nazbierało przez ten czas. Myślę, że zaczniemy sobie od sparingów, które wiadomo, że nie są jakoś bardzo miarodajną próbą, ale jesteśmy w stanie coś, niecoś powiedzieć o tym, jak prezentowało się Zagłębie Lubin. No i tak, remis z Miedzią Legnica, zwycięstwo z Zemplinem Michalowskim oraz z Resowią Rzeszów, no i dwie porażki ostatnio z Chrobrym Głogów oraz z czeskim Jabłoncem. Tak patrząc na to, jak wyglądało Zagłębie Lubin, no to chyba najlepsza dyspozycja miała miejsce podczas obozu w Arłamowie. Niemniej jednak były momenty, w których Zagłębie Lubin we wszystkich sparingach wydaje mi się prezentowało się całkiem przyzwoicie, choć tak jak raz jeszcze podkreślę, sparingi rządzą się trochę swoimi prawami, tak jak derby, które czekają nas w drugiej kolejce, to znaczy możesz wygrywać wszystkie sparingi, ale koniec końców bardzo często było to weryfikowane w ten sposób, że dany zespół wygrywał, a potem przychodziła liga, no i dany zespół, czy to Zagłębie w przeszłości, czy inne kluby, prezentowały się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tak spośród zawodników, ja sobie wypisałem tych, którzy mi się podobali, to na pewno Marek Mróz zrobił na mnie dosyć dobre wrażenie, szczególnie podczas meczu chociażby z Zemplinem Michalowce, czy też z Miedzią Legnica w pierwszym sparingu. Fajnie prezentowała się też młodzież Zagłębia. No i cóż, zobaczymy, tak naprawdę wszystko zostanie zweryfikowane już w najbliższą niedzielę. Jeśli chodzi o te sparingi Zagłębia Lubin, które rozgrywane były przed rozpoczęciem zbliżającego się sezonu, to tak jak mówisz, te wyniki były różne i mieliśmy i wygrane, i porażki. Zagłębie Lubin miało różne oblicza, tylko zgodzę się co do tego, że tak naprawdę te gry kontrolne to nie są wielką wykładnią tego, jak zespół może się prezentować w lidze, i szczególnie ten ostatni mecz z Jabłońcem czy spotkania, jeśli mamy sytuację, że zespół Zagłębie prezentuje się dobrze, ale powiedzmy w okolicach 65 minuty trener Waldemar Furnalik zdecyduje się wymienić prawie cały zespół. Ciężko oczekiwać, żeby po zmianach ten zespół grał tak samo dobrze, jak ci zawodnicy z teoretycznie pierwszego składu, nie? Więc tutaj mieliśmy w kilku spotkaniach scenariusz, że ci rezerwowi no nie do końca pokazywali się z dobrej strony. Co istotne, liderzy nie okupili obozu jakimiś bardzo istotnymi urazami. Jeśli już mieliśmy jakieś przerwy w grze, to były pauzy związane z przeciążeniami, a nie z jakimiś tam wybitnymi urazami. Wiadomo, że gdzieś tam z problemami zmaga się Luis Mata i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no ale ciężko na tę chwilę mówić, że będzie on stanowił o sile Zagłębia z marszu, więc tutaj pewnie tutaj kwestie związane ze zdrowotnością to jest coś, na co Waldemar Fornalik zwraca uwagę i pewnie jest z tego zadowolony, że większość piłkarzy, zdecydowaną większość piłkarzy, w zasadzie wszystkich ma do dyspozycji na mecz z Ruchem i tak naprawdę o ewentualnych absencjach w kadrze meczowej będzie decydowała forma sportowa. No i tak naprawdę widzi mi się trenera Fornalika, no a nie jakieś rzeczy, które no, są narzucone z góry, typu właśnie sytuacja zdrowotna. To jest coś, co na pewno cieszy trenera Waldemara Fornalika i cały sztab szkoleniowy. Myślę, że musimy poruszyć wątek transferów, bo od czasu, kiedy ostatni raz nagrywaliśmy odcinek naszego podcastu, trochę się wydarzyło, jeśli chodzi o przyjścia przede wszystkim do klubu. Nie będziemy, myślę, grać ekspertów od Ligi Hiszpańskiej, natomiast Juan Muñoz chociażby na papierze wygląda całkiem przyzwoicie. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który, jeżeli się dobrze tutaj zaaklimatyzuje w Lubinie, no bo też przyjeżdża z Hiszpanii, pierwsza jego przygoda poza rodzinnym krajem, to będzie w stanie coś dać zespołowi, ale to też jest w tym momencie trochę wróżenie z fusu. Zmierzam do tego, że te ruchy wszystkie zasadniczo na papierze wyglądają całkiem przyzwoicie i pozyskanie Damiana Dąbrowskiego. Michał Nalepa, co do niego ja mam trochę ambiwalentne odczucie, bo z jednej strony to był całkiem przyzwoity, jak na warunki ekstraklasy stoper, ale ten ostatni sezon go obnażył zresztą całą Lechię Gdańsk, więc tutaj stawiam znak zapytania. Natomiast tak jak już powiedziałem, jeżeli spojrzymy na całokształt, to może być
Jeżeli wszystko pójdzie też po myśli tych zawodników i trenera i pionu sportowego, jedno z lepszych okienek Zagłębia Lubin, na papierze przynajmniej tak to wygląda. Ocenianie transferów na papierze to jest chyba najgorsze, co można zrobić i my jako kibice Zagłębia powinniśmy chyba mieć już taką nauczkę z poprzednich lat. No ale tak już mówiąc szczerze, patrząc na gorąco, no ciężko się przyczepić do ludzi z klubu o dokonane ruchy, bo tak naprawdę zostały zabezpieczone wszystkie pozycje, które wymagały korekt. Mamy wykupienie bramkarza i napastnika, którzy stanowili dziś o sile w rundzie wiosennej ubiegłego sezonu. Mamy nowe nazwiska na pozycje, które były gdzieś newralgiczne, które wymagały wzmocnień bądź uzupełnień. Uważam, że choć też mam spore obawy co do jakości Michała Nalepy, zostawiając go z pozostałymi od Aleksa Ławniczaka stoperami, no to wydaje mi się, że jakiegoś wielkiego skoku, negatywnego skoku jakości nie powinniśmy oglądać, no bo też Nalepa nie jest aż tak słaby, jakby się mogło wydawać. A pozostali nasi obrońcy poza Ławniczakiem również z kolei nie prezentują jakiejś turbo wielkiej jakości, więc też nie wkładajmy w jakąś paranoję. Cieszę się z transferu Damiana Dąbrowskiego, cieszę się z transferu Marka Mroza, bo uważam, że ten kierunek jest obarczony małym ryzykiem. Jest to zawodnik, który nie jest tym kotem, który cały czas ma coś do udowodnienia i dla niego choć może wielkiej kariery nie zrobi, no to dalej jest w takim wieku, że spokojnie powiedzmy po dwóch, trzech dobrych sezonach w Ekstraklasie jest w stanie jeszcze wyrwać jakiś subkontrakt w powiedzmy lidze, no powiem brutalnie, drugiego sortu, ale o dużo wyższym potencjale finansowym niż obecnie jest Ekstraklasa, więc to też nie jest tak, że ten chłopak to już nie jest w stanie pójść w górę, na pewno ma o co walczyć i dla zespołu, i dla siebie, więc trzeba do niego dopingować. Jeśli chodzi o Juana Munoza, to jak rozmawiałem z jednym znajomym, który troszeczkę tam więcej zna się na piłce hiszpańskiej niż ja, i powiedział mi, że to, że Munoz miał kontuzję i nie grał od tam w zasadzie połowy marca, to jest malutki pikuś i to nie jest jakby główna determinanta, dla której on powinien trafić do Zagłębia. Że otrzymałem pytanie, gdzie jest haczyk, bo zawodnik o tym CV na tym etapie kariery bez poważnej kontuzji nie powinien w normalnych realiach trafić do klubów o potencjale Zagłębia Lubin. No więc czymś został przekonany Juan Munoz. Być może też są jakieś sprawy zakulisowe, o których nie wiemy, które gdzieś determinowały ten ruch ze strony piłkarza. Chciał gdzieś jakieś wyzwanie zawodowe podjąć za granicą, bo to jest jego pierwszy klub zagraniczny. Zobaczymy. Z tego, co gdzieś słyszeliśmy, to fajnie wygląda technicznie. Pewnie trochę czasu będzie potrzebował na dojście do formy, no ale też no tutaj mamy Kurmina i myślę, że tutaj ta rekrutacja będzie ok. Fajne jest w tym wszystkim to, że w sumie nawet o tym mówił Piotr Burlikowski, że Munoz może wypełnić taki zapełnić dwie pozycje i dziesiątkę i dziewiątkę. I to też jest fajne, że mamy tutaj troszeczkę zawodników o różnej charakterystyce, bo tego wcześniej brakowało. Wcześniej mieliśmy trochę narzucane tak naprawdę niby różna charakterystyka, tak naprawdę wszyscy byli ciosani od jednej matrycy w Zagłębiu. Co istotne, jeśli chodzi o Juana Munoza, on może grać także na dziesiątce i to miało wpływ na to, że włodarze miedziowych byli zainteresowani tym zawodnikiem, bo daje alternatywy trenerowi Waldemarowi Farnalikowi, żeby być może poszukać innych rozwiązań właśnie na pozycji ofensywnego pomocnika. Ja tak się zastanawiam, jeśli chodzi o zagrożenie, jakie dostrzegamy w kontekście Zagłębia Lubin, i przyznam szczerze, że mnie martwi kontuzja Luisa Matty pod tym względem, że przyłożyłem gdzieniegdzie ucho i usłyszałem, że to wygląda dosyć poważnie, więc tak naprawdę jedynym wyborem w tym momencie może być Mateusz Grzybek. O tym mówiliśmy też kilka tygodni temu, że chcielibyśmy zobaczyć Mateusza Grzybka na prawej stronie defensywy, że to jest jego nominalna pozycja i on trochę z braku laku występuje na lewej stronie obrony, więc nie wiem, Paweł, pewnie twoje zdanie się pokrywa w tym kontekście z moim, ale może jeszcze, jeśli chodzi o kadrę Zagłębia Lubin, dostrzegasz jakieś zagrożenia? Zobaczymy, co wymyśli klub i czy zdecyduje się na to, żeby pozyskać nowego piłkarza na tę pozycję. Prawda jest taka, że mając na kontrakcie
Matę, mając na kontrakcie mimo wszystko Giorgolice. Myślę, że może być problem, żeby Zagłębie zdecydowało się na pozyskanie nowego zawodnika z zewnątrz i wbrew pozorom wydaje mi się, że byłoby to trochę nierozsądne pod kątem ekonomicznym. Jakby sportowo to rozumiem, ale nie wiem, czy Zagłębie jest w stanie utrzymywać trzech lewych obrońców o powiedzmy jakimś tam określonym poziomie finansowym w danym momencie. Wydaje mi się, że najpierw powinna zostać uporządkowana sytuacja z Grubelidze, dopiero potem możemy myśleć o tym, żeby pozyskać kogoś nowego. Druga sytuacja to to, czy powiedzmy raptem w pół roku odpalamy Matę, bo myślę, że pozyskanie nowego piłkarza no to jest tak naprawdę postawienie krzyżyka na byłym graczu Pogoni Szczecin. No, a być może się okaże, że Grzybek plus ewentualnie jakiś nieoczywisty łatacz dziur w postaci Arka Woźniaka bądź kogokolwiek innego na tej lewej obronie mógłby się sprawdzić od bidy. No, no być może tak by to mogło wyglądać. No, ciężko mi w tym momencie wróżyć z fusów, ale ja osobiście nie szukałbym nowego lewego obrońcy, mając na kontrakcie ich kilku, bo możemy znowu ściągnąć kogoś o takim wątpliwym poziomie jak Gerbalice. A prawda jest taka, że nawet jeśli myślimy o rozstaniu z tym zawodnikiem, a on po tym, jak Batumi skończy grać w Europucharach, wróci do Zagłębia, to być może no, te odbity kilka meczów mógłby dopełnić to zastępstwo za kontuzjowanego Matę, czy też być supportem bezpośrednim dla Mateusza Grzybka, który w tym momencie pozycję lewego obrońcy obstawia. Ja z mojej strony powiem, trochę odbiję tę piłeczkę, że ja chyba mimo wszystko poszukałbym lewego obrońcy, bo dało się usłyszeć jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu, że Waldemar Fornalik nie jest do końca fanem gry Luisa Maty, no ale zobaczymy, to nie zależy od nas, tylko od pionu sportowego Zagłębia Lubin. Nowy sezon, nowe nadzieje, rozbudzone apetyty i tak się zastanawiam, myślę nad tym, kiedy moglibyśmy powiedzieć, że sezon 2023-2024 będzie dla Zagłębia Lubin udany. Uważam, że wtedy, kiedy Zagłębie plasowałoby się w górnej części tabeli, najlepiej na pozycjach od szóstego miejsca w górę. Trener Waldemar Fornalik ostatnio udzielił wywiadu portalowi Weszło i powiedział w nim, że jego marzeniem trenerskim jest Puchar Polski, które chciałby jeszcze zdobyć, a którego brakuje w jego gablocie, więc myślę, że Zagłębie Lubin będzie się starało w tym Pucharze Polski, ale mając z tyłu głowy wszystkie niepowodzenia, jakie miały miejsce w ostatnich latach, to ja bym podchodził do tego lekko sceptycznie, choć no na pewno jest to jedna z najłatwiejszych dróg do tego, żeby zagrać w europejskich pucharach, bo też spójrzmy prawdzie w oczy, że w tym momencie, nawet mimo niezłych wzmocnień, czołówka nam zwyczajnie odjechała. Widzi oprócz Waldemara Fornalika zwycięstwa w Pucharze Polski w dorobku nie ma również Zagłębia Lubin, więc myślę, że tutaj tak naprawdę to nie byłby zły interes, zajęcie szóstego, nawet i siódmego miejsca przy bardzo dobrej grze w Pucharze Polski, wygraniu go, bądź dotarciu do kluczowych faz. Myślę, że patrząc na potencjał w tym momencie drużyny nikt nie miał pretensji. No, no na pewno uważam, że jeśli Zagłębie miałoby zacząć grać tak, jak grało za Piotra Stokowca jesienią zeszłego roku, no to może być nieprzyjemnie, no bo jednak, co by nie mówić, pewne nakłady finansowe i siłowe poszły na to, żeby wzmocnić ten zespół, żeby on funkcjonował jak należy i jeśli to zostanie zaprzepaszczone, no to myślę, że konsekwencje staną wyciągnięte bardzo szybko. Mam nadzieję, że też o tym nie zapominają osoby, które też podejmują pewne decyzje i konsekwencje wobec samych siebie również pomogły wyciągnąć, chociaż głęboko liczę na to, że do tego nie dojdzie. I jakby konkludując, ja będę zadowolony, Filip, jeśli faktycznie będzie to miejsce gdzieś 1-6 i fajna gra w Pucharze Polski i powiedzmy zbudowanie tą kapinki już pod sprzedaż na przyszłe letnie okno transferowe za fajną kwotę, to jakby gdzieś zostaną spełnione te warunki, to uważam, że ten sezon no, będzie w porządku. Zagłębie Lubin, tak jak już wspominałem, nowy sezon zainauguruje w najbliższą niedzielę, kiedy zmierzy się z Ruchem Chorzów. No i to spotkanie ma dużo smaczków, no bo do Lubina po odejściu powróci Filip Starzyński, Mateusz Bartolewski. Poza tym po raz pierwszy od dobrych kilku lat z Ruchem Chorzów spotka się
Waldemar Fornalik. Nie do końca wiemy, czego się spodziewać, jak już to podkreślaliśmy, zarówno po Zagłębiu Lublin, jak i tym bardziej po Ruchu Chorzów, który pewnie będzie chciał się utrzymać, zachować ten ligowy byt w swoim pierwszym sezonie. Natomiast na pewno ciekawie to wygląda i warto wpaść na stadion Zagłębia w najbliższą niedzielę, no bo inauguracja to jest coś, na co wszyscy czekaliśmy i na co Tygryski czekają najbardziej. Ja od dłuższego czasu już oczekuję na ten start Ekstraklasy. Na pewno Ruch Chorzów w tym momencie ma dużo niższy potencjał kadrowy niż Zagłębie Lublin. I to widać. No, prawda jest taka, że nie ma w tym momencie w zespole Ruchu Chorzów ani jednego piłkarza, wydaje mi się, w całym klubie, którego chcielibyśmy mieć u siebie i on robiłby różnicę. Ciężko mi taką osobę wymienić. No i samo to, że jednak gdzieś Filip Starzyński u nas przez kupę lat robił swoje, no ale już ostatnio nie był mocnym punktem. Mateusz Bartolewski w pewnym momencie był trzecim wyborem, jeśli chodzi o lewą obronę, no a jednak idzie druh w charakterze wzmocnienia, to też o czymś świadczy. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że tutaj bardzo fajnie można spędzić czas w najbliższą niedzielę wraz z Zagłębiem i dzięki temu z dużym uśmiechem rozpocząć sezon, bo liczę na to, że faktycznie pierwszym tym meczem Zagłębiu już zdobędzie komplet punktów i zacznie się piąć w ligowej stawce, żeby na koniec sezonu znaleźć się w lidze wysoko. Mamy kciuki oczywiście za miedziowych, żeby ten sezon był znacznie lepszy od dwóch poprzednich, kiedy męczyliśmy się, nie ma co ukrywać. To był 45. odcinek podcastu MKS Talk, w którym rozmawialiśmy w składzie Filip Trokielewicz oraz Paweł Junory. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, cześć. MKS Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.